Cześć, witam się z Wami w kolejnej części z albumem świątecznym. Dzisiaj zaczniemy od strony 10. Tak mi się wydaje, że to jest strona 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak. 10. strona. I na tej stronie zaplanowałam sobie powiedzmy wodospad. Taki dość nieregularny tutaj i ten wodospad będzie ukryty, będzie miał trzy karty, a po bokach będą dwie takie klapeczki, dość duże, bo one po złożeniu mają rozmiar 13 na 14,5. Takie sobie wymyśliłam i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. A tutaj wybrałam arkusz z jemiołką. Nie pamiętam, czy używałam tego arkusza. Możliwe, że tutaj jakieś, powiedzmy, kawałki. Także to będzie moja strona bazowa. I może zacznę od tego, że przebiegujemy sobie wszystkie potrzebne elementy. Tak jak wspominałam, przepraszam, tradycyjnie tablica piszczy. Muszę trochę ten album na bok odłożyć. Ona ma tutaj gumowe nóżki, a mam dość śliski blat i wydaje takie dźwięki. Czyli tutaj, gdzie mamy 14,5, biguję na 1. To będzie moje skrzydełko i robię przerwę, dystans na pół centymetra, ponieważ tutaj będę miała na tej stronie ten wodospad, więc no troszkę to pójdzie do góry. I żeby te karty wodospadu mieściły się swobodnie pod tymi klapkami. I tutaj też ponownie 1,5. To będą dwie klapki. Natomiast te karty wodospadu mają wymiar 10,5 na 13,5 i biguje na 1 cm. Czyli zostaje mi 10 na 13, 9,5 na 13,5, czyli rozmiar akurat na zdjęcie 9 na 13. I one będą w poziomie. Wzięłam sobie na razie 3, ale zobaczę, jeżeli uznam, że jeszcze czwarta mi się zmieści, to jeszcze sobie dorobię czwartą. Także to by było bigowanie. I zaraz przymierzę sobie, jakbym chciała, żeby ten mój wodospad. Na pewno chciałabym, żeby ta grafika nie skryła się pod moim wodospadem. Myślałam najpierw, żeby zrobić taki nieregularny, ale nie mam tutaj za bardzo miejsca, żeby już tak delikatnie może. Drugi by tak o troszeczkę wystawał. Tylko będę musiała uważać tutaj, wiecie, przy cięciu, żeby sobie za daleko nie przyciąć. Myślę, że trzy karty będą ok. I trzecia. To wiecie, na razie. Na razie jest tak. Na razie jest tak ułożone, tylko aby było ułożone. Odwracam sobie kartę na drugą stronę. Biorę linijkę. Teraz odmierzę, na jakiej wysokości są te moje grafiki, które chciałabym, żeby były zachowane. Myślę, że jak zacznę od 4,5 od góry, to będzie ok. Nie, ja mam tutaj ołówek, ale dobrze zatemperowany. Ok, dobra, mam. Czyli odmierzam sobie od góry, powiedzmy, te 4 cm. Tutaj mogę sobie spokojnie rysować, bo i tak tego nie będzie widać. To będzie później zaklejone.
i skrzydełko w tym moim wodospadzie ma centymetr, więc ja sobie zrobię od tej linii 3 razy po 1,5 centymetra, o te pół centymetra więcej niż to moje skrzydełko. Czyli tu jest pierwsze nacięcie, drugie i jeszcze trzecie. Okej, chyba prosto wyszło. I teraz sobie patrzę. Dobra, trzecia karta będzie się kończyła tutaj, także jest ok. Mogę sobie zaznaczyć ołówkiem. Tutaj wiecie, gdzie się ta moja karta kończy. Mam nadzieję, że wszystko w miarę widzicie. Tak wygląda rozrysowane, czyli pierwszą kartę zaznaczyłam sobie, że jest odtąd dotąd i tylko ten fragment będę nacinać. Drugą kartę. No nie mam za bardzo tu jakiegoś, wiecie, pola do popisu, żeby zrobić asymetryczny. Będę musiała tutaj uważać od tej krawędzi. Druga karta. I powiedzmy trzecia. Trzecia. Tutaj bliżej tej krawędzi. Ok, dobra. Teraz będę nacinała. Będzie mi troszkę ciężko, bo nie mogę wsadzić głowy pod kamerę, więc mam nadzieję, że tutaj nic nie przetnę. Poprawiam sobie jeszcze raz na wszelki wypadek, żeby papier się dobrze przeciął. Ok, i jeszcze jeden. I sobie przyciągnę. Dobra, i teraz chwila, prawda, to wyszło dobrze. Zetnę sobie od razu tutaj te narożniki. Dobra, jest na rozmiar ok, w sensie na szerokość tej karty. Myślę, że od razu będę sobie przyklejała. Dobra, tutaj zamknę. Obrócę.
Oczywiście obowiązkowo będzie trzeba tutaj zabezpieczyć te nacięcia taśmą albo jakimś kawałkiem papieru. Sprawdzam, czy klej mi nie wyciekł. I od razu mogę sobie przygładzić. Dzięki temu, że tutaj ten odstęp zrobiłam, czy odstęp, tą szerokość tutaj tych pasków większą troszkę niż te moje skrzydełka w tym, powiedzmy, wodospadzie, to nie muszę się martwić, że będą mi tutaj te jedno na drugie nachodziło. Dobra, jest ok. I a to jest trzeci. Wracam i zobaczę, jak mi tu wyszło. Ok. Dobra. Dobra, nie miałam tutaj za dużego pola, wiecie, żeby zrobić taki naprawdę asymetryczny, ale myślę, że taki też jest ok. I teraz zagnę sobie od razu te moje tutaj te klapeczki. I zabezpieczę sobie taśmą te nacięcia. I teraz sobie pomyślę, na jakiej wysokości będę chciała te moje klapeczki. Myślę, że tak, żeby ukrywały ten wodospad, który jest po drugiej stronie. Myślę, że tak będzie ok. Dobra, to przyklejam. Oczywiście tylko nakładam tutaj na ten jednocentymetrowy, na to jednocentymetrowe skrzydełko.
Dobra, jedno już mamy. I teraz drugie. Dobra. Tutaj na tym wodospadzie to przybiję sobie tylko stempelki, chyba z tej strony, bo tutaj równie dobrze będzie można coś napisać. Dobra. I albo tak, albo tak, bez różnicy. I tutaj zrobię sobie zamknięcie na magnes. Powiedzmy tutaj, tak na środku mniej więcej. I ustawiam sobie równo, żeby był tutaj ten grzbiecik 5 mm. Z jednej i z drugiej strony. Dobra, myślę, że jest ok. Dobra. I mam już tutaj też przycięte arkusze. Tu będzie na górę. A tutaj z tymi bombeczkami będzie na dół, znaczy na tą spodnią. Okej, okay. A do środka zostały mi takie resztki, więc będę chciała zrobić taką, powiedzmy, w środku kieszonkę. Nie wiem jeszcze, czy tutaj czymś ozdobię, bo w sumie w całym albumie nie ozdabiałam, także nie wiem, pomyślę jeszcze. Ale wytnę sobie tutaj kółeczka, wiecie, te, żeby lepiej było otwierać i zaraz do Was wrócę. Dobra, mam już kółeczka i przykleję je sobie tutaj. I chyba jednak te śnieżynki będą ładniej wyglądały. Okej. I z drugiej strony. Dobra, jest ok. Czyli tutaj mogę już to przykleić sobie. Bo tutaj nic nie będę naklejała. Dobra, jedno.
I teraz tutaj to drugie. Chociaż może pasowałby tutaj ten papier w klatkę na to kółeczko. Dobra. I teraz tutaj będę przyklejała na górę papier kraftowy. Papier kraftowy, papier zielony. A tutaj na dole będą te choineczki. Chyba je troszkę skrócę od dołu. Bo tutaj wyczuwam magnes i żeby mi po prostu, wiecie, dodatkowa grubość papieru nie nachodziła na ten magnes. Dobra, i chyba sobie tak przykleję bez żadnego ozdobnika. Będzie coś takiego. Tylko może tutaj nie będę doklejała. Nie będę naklejała kleju na. Nie będę nakładała kleju na całość, tylko zrobię taką właśnie kieszonkę. Będzie można albo zdjęcie sobie po prostu na to przykleić, albo włożyć do środka. Ja tutaj chyba włożę jakiegoś taga, żeby było wiadomo, że to jest kieszonka. Dobra, jedna strona jest gotowa. I to samo robię z drugą. Czyli naklejam papier zielony w zieloną kratkę. I choineczki. Ale też sobie trochę skrócę, bo tutaj czuję magnes. Dobra, i teraz będzie ok. I też zrobię sobie taką kieszonkę, powiedzmy.
myślę, że też tutaj fajnie będzie wyglądało zdjęcie. Po prostu tak naklejone, nie włożone. Też będzie fajnie wyglądało. Dobra, i jeszcze dopóki sobie nie przykleiłam do strony, to odbiję sobie stempelek. Tutaj na tym wodospadzie. Dobra. I kolejna strona gotowa. Ok, wszystko pasuje. Już przyklejamy. Tutaj na rogach sobie rozsmaruję, żeby mi lepiej złapało. I przyklejamy. Okay, najpierw dopasowuję sobie tutaj tą jedną stronę. I góra, dół. I zaraz sobie otworzę i będę przygładzała. Już przez ten wodospad będzie troszkę ciężko. I tutaj muszę trochę przytrzymać, żeby mi złapało. Dobra, jest okej. Jeszcze to samo tutaj troszeczkę. Dobra, i kolejna strona gotowa. Na kolejnej stronie będę chciała sobie zrobić taką klapkę od dołu. Tutaj z wierzchu będzie tylko takim papierem oklejona, natomiast w środku będzie boczna kieszeń. I tutaj mam kawałek, jakaś resztka, którą sobie zbikuję i zobaczę, czy będzie mi pasować.
A na stronę bazową wybrałam tutaj ten arkusz taki z fajnymi przejściami. I tak, ten mój arkusz ma wymiar, patrzę, że jakiś niepełny. A, to jest moja mikrofonka. Ma wymiar 18,9 na 14,8 i biguję go na 1,5 cm i przesuwam tak powiedzmy na 3 mm. Tutaj to na oko już zrobiłam. Dobra, mam tą krapeczkę. Ona będzie przyklejana tutaj od dołu strony. I w sumie mogę ją już sobie przykleić. Czyli to będzie tak. Ok, jest powiedzmy w miarę równo. Zaraz sobie przymierzę, czy jest ok. Dobra. I ta klapeczka będzie zamykana na ćwieka i na sznureczek. I myślę, że tutaj sobie gdzieś wezmę tego ćwieka. Mam wycięte trzy kółeczka. Dwa na pewno sobie skleję razem, żeby były mocniejsze. I myślę, że chyba tutaj go dam. Nie wiem, czy nie zrobić tak po przekątnej, żeby ten sznureczek mi wiązał. A z drugiej strony może mniej rzucający się w oczy. No dobra, dam ten zielony. Zrobię sobie dziurkę. Dobra. I tym razem tylko w jednej warstwie papieru skrapowego. I poszukam sobie ćwieka. Nie, ten będzie za mały. Muszę powiększyć dziurkę.
Dobra, jest ok. I tą drugą też muszę powiększyć. Dobra. Mamy to zamontowane. Tu może jeszcze dam jakąś ozdobę. Zobaczę, albo tutaj. I to mogę sobie chyba już przykleić. Wiecie, jak to u mnie bywa. Często zapominam o różnych elementach. Typu magnes. Więc chyba to już mogę sobie spokojnie przykleić, bo tutaj już nic więcej nie będę dawała. Ale od strony tej bazowej papieru skrypowego będę musiała sznureczek sobie zamontować. Dobra. I to sobie odkleję. Fajnie tutaj ta grafika się też wpasowuje. Okej, dobra, i za pamięcią od razu wezmę sobie ten sznureczek. Zobaczę, jak to będzie w ogóle działało. Tutaj blisko krawędzi przykleję sobie taśmę, żeby też ten sznurek mi papieru nie rwał. Jak wiecie, będzie co chwilę, powiedzmy, otwierany. No może nie co chwilę, ale... Na razie sobie jeszcze przykleję tak... tymczasowo. Okej, dobra. Rozpłaszczę go, żeby był płaski, żeby, wiecie, nie tworzył dodatkowego dystansu. Okej, dobra. I teraz zobaczymy, jak tak po przekątnej. Ja myślę, że będzie okej. Dobra, niech już tak zostanie. Tutaj sobie może jeszcze jakąś zawieszkę na koniec tego sznureczka przyczepię. I stronę już będę mogła sobie przyczepić. Przyczepić. Teraz z tym przyczepianiem przykleić do strony. Taka szybka, dość prosta, mam nadzieję, strona. A tu jeszcze może jakąś sobie ozdobę dam. Żeby mi tak, no, żeby ten sznureczek nie był taki, że tak powiem, goły.
naprawdę bardzo podoba mi się to tło, takie kolorowe. Ale bardzo fajnie tutaj te śnieżynki wyglądają. Dobra. I zamkniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało już przyklejone. Dobra, jest ok. Już jak ten album urósł, w sensie grubość. Patrzcie, już zbliżamy się do końca. Już jest naprawdę gruby. I jeszcze zostało wykończenie tej klapki w środku. Mam tutaj taki arkusz. Różne elementy. I gdzieś miałam też, o, tu mam przyciętą stronę arkusz na kieszonkę. Nie wiem, czy nie będzie za wąski, ale zobaczę, jak zbiguję. Oj, przepraszam, ruszyłam. On ma tutaj na szerokość 8, czyli jak zbiguję, będzie miał 7. Ja bym chciała pionową kieszonkę. Okej, dobra. Myślę, że już ozdabianie stron to zrobię w przyspieszeniu, bo i tak, no i tak sporo czasu zeszło mi na zrobienie tego albumu. Mam nadzieję, że, no, że się nie wynudzicie na tych częściach, bo one są dość długie. No i że efekt końcowy tego albumu będzie fajny. Albumy niestety są pracochłonne. Ale później fajnie zdjęcia będą wyglądały w takich albumach. Papier kraftowy niestety nie chce się za bardzo kleić. Znaczy od razu nie łapię tak szybko jak papier biały. Trzeba naprawdę kilka razy przejechać kością. Dobra, i tutaj będzie ten nasz arkusz z kieszonką. I na kieszonkę wybrałam sobie tutaj ten fioletowo-niebiesko-beżowy arkusz. I tutaj już metodą zaznaczenia dotnę sobie. Musiałam sobie zmienić papier, bo tamten po prostu źle docięłam. Także wybrałam sobie taki arkusz. No dosłownie o milimetr, półtora za krótko z jednej strony. I za duży margines by był.
Więc będzie ten arkusz. Też będzie fajnie wyglądać. Chociaż z całej tej kolekcji to właśnie ten arkusz w zieloną kratkę chyba najbardziej mi się podoba. I najwięcej mi go poszło. Najwięcej go zużyłam. Chociaż tak jakoś go tutaj za bardzo nie widać. Dobra, i przyklejamy. Dobra, fajnie będzie wyglądać. Dobra, i teraz tutaj muszę uważać, bo z drugiej strony mam tego ćwieka, żebym za mocno nie przycisnęła i żeby on mi się tam, wiecie, brzydko nie odbił. Tak delikatnie z tej jednej strony. Jak tutaj mi jakiś klej wyszedł, to ściągam go sobie od razu szpikulcem. Dobra, to jest przyklejone. Nie wiem, jak tutaj od strony jest, ale chyba jest ok. Dobra, zamykamy. I kolejną stronę mamy gotową. Jeszcze naprawdę chyba dam coś, jakąś ozdobę, żeby mi ten sznureczek fajniej tak wyglądał trochę. Dobra, to by była strona 11. Na ostatniej stronie tej takiej nieokładkowej będę chciała zrobić kieszeń boczną z tej strony. A z tej strony będzie taka klapeczka z okienkiem takim okrągłym. I może zacznę od zrobienia kieszeni. Tutaj mam jakiś taki arkusz. Biguję z jednej strony na 1,5. Z drugiej strony na 1,5. I wybrałam sobie arkusz w jogurtki. I przymierzam sobie tak, żeby zbigować troszeczkę dalej niż kończy się ten mój arkusz. I tutaj odcinam na oko. Dobra, jest ok, od razu sobie to przykleję. W tym moim albumie jest dużo tych kieszonek, ale ja lubię kieszonki w albumach, bo one zawsze pomieszczą sporo zdjęć, sporo jakichś notatek. Także tak naprawdę do takiej kieszonki można włożyć wszystko. Wszystko w sensie rozmiarowo, co pasuje do tej kieszonki.
Czy teraz tutaj nawet jakieś przepisy na różne pierniczki, ciasta, może jakieś nalewki, jakieś potrawy wigilijne. Dobra. I tutaj mam tą moją stronę. Przymierzam, czy mi tutaj nic nie wystaje, czy jest ok. Dobra, myślę, że jest ok, chociaż nie wiem, czy jeszcze tutaj nie skrócę sobie trochę, bo jeszcze dojdzie z tej strony klapeczka. Dobra, mam już przycięte i teraz zrobię sobie klapkę. Będę chciała, żeby ona miała wysokość 14,5. Tu już mam przycięte na 14,5. Czyli będę bigowała tutaj na 1,5. Na 1,5 i zrobię sobie, myślę, że 3 mm, tak plus minus, grzbiecik. I od tego grzbiecika, znaczy od tej drugiej linii migowania, będę odcinała sobie 12 cm. Dobra, mam już tutaj docięty arkusz na tą wierzchnią warstwę tej mojej małej klapeczki. Natomiast na to okienko wybrałam sobie arkusz z małego bloczka, tutaj w te nomki, i będę bezpośrednio na nim pikować. Będę pikować na pewno tutaj na 1 cm. Od dołu muszę zobaczyć, jak tu, ile mi zostaje. Też myślę, że około centymetr, także fajnie, fajnie podpasowało. Dobra, i zaginam. I przykładam sobie tak jak zawsze. Ponieważ tutaj tą rameczkę będę chciała właśnie schować pod tą zieloną kratkę. Najwyżej, jak mi coś będzie za bardzo wystawać tutaj od góry, to sobie wezmę, skrócę troszeczkę to zielone moje tło. A jeszcze sobie tutaj. Myślę, że nie będę skracała, chociaż zobaczę jeszcze, jak tutaj przykleję, jak to będzie wyglądało, znaczy jak wytnę tą rameczkę, jak to będzie wyglądało. I wybrałam sobie kółeczko o średnicy, już Wam mówię, tak około 9,3 i będę wycinała sobie tutaj właśnie tą rameczkę, znaczy rameczkę, okienko. Dobra, mam już wycięte. Wygląda tak. I jak włożę to moje tło zielone, to będzie wyglądało o tak. Zobaczymy, czy teraz będzie mi wymiarowo pasowało. Dobra, myślę, że jest ok. Teraz muszę tylko zobaczyć, czy ten zielony mi się schowa pod tą ramkę.
Jeszcze może milimetr dotnę. Ok, i przykleję. A mogłam jeszcze w sumie szybkę zamontować, ale dobra, będzie bez szybki. Też nie wszystkie ramki muszą mieć szybki. Dobra, i chyba jeszcze tutaj sobie wytnę kółeczka, żeby, wiecie, lepiej było otwierać. Okej, dobra, docięłam sobie już pozostałe też elementy. I na kieszonkę będę chciała nakleić tutaj ten arkusz. To już są naprawdę skrawki, dlatego chcę je wykorzystać. Została nam tylko strona okładkowa, ale myślę, że to już będzie w kolejnej części. Nie mogę tego przykleić, bo muszę najpierw przykleić magnes. Dobrze, że mi się przypomniało. Czyli najpierw kleję tą klapeczkę. Dobra, klapeczka jest przyklejona. Magnes przykleję sobie gdzieś, powiedzmy tutaj. Tylko gdzie ja je położyłam? Dobra, mam. Tak się trochę spieszę, żeby, wiecie, ten klej na tej mojej, tutaj na tym papierze skrapowym, co wybrałam, żeby nie zasechł. Okej, dobra. Dobra. I tutaj ta róża będzie na górze. Przez to, że ten klej już trochę przysechł, to będzie mi ciężej ewentualnie poruszać tym papierem, żeby wyrównać. Dobra, ale mamy to. I teraz sobie przykleję ten drugi magnes. Okej. I teraz kółeczka. To różowe pójdzie na górę.
Na to szary spód. Tak trochę nie na środku, ale w sumie już wam nieraz mówiłam, że nie musi być na środku. I teraz ta nasza rameczka, która tak na dobrą sprawę może posłużyć jako też kieszonka. Dobra, i tutaj możemy sobie włożyć zdjęcie. Fajnie będzie wyglądało. I z drugiej strony mam ten zielony arkusik. Tutaj będzie troszkę większa rameczka. Znaczy troszkę więcej będzie widać tego papieru skrapowego, bo taki kawałek mi został. Ok, i kolejna, ostatnia strona gotowa. Tylko wkleimy ją do albumu i na dzisiaj to już będzie wszystko. Tutaj te brzegi sobie rozsmaruję. I przykładam. Gorsze jest to, że mało widzę, więc mam nadzieję, że mimo wszystko się przyklei w miarę prosto. Tutaj mi ta klapeczka trochę przeszkadza, więc ją chyba sobie otworzę. Oj, będzie mi lepiej tutaj przycisnąć, gdzie jest moja rameczka, kapka z rameczką.
Okej, dobra. Ostatnia strona gotowa. Została nam jeszcze tutaj strona okładkowa. Myślę, że jakieś niewielkie, dosłownie niewielkie ozdoby w środku tutaj albumu, gdzieś, gdzie ewentualnie coś będzie brakować. Tak będzie mi pusto. Tutaj może coś przykleję. Na pewno tutaj jakąś niewielką ozdobę. Bo starałam się tutaj na tych klapeczkach, książeczkach na wierzchu dawać takie bardziej ozdobne papiery. Tutaj też na pewno coś jeszcze przykleję i może tutaj na tej kieszonce. A, i jeszcze została tutaj do oklejenia ta kieszonka, ale to myślę, że już zrobię to poza kamerą, bo muszę dobrać jakiś papier, zobaczyć, co mi jeszcze tam zostało z tego papieru, także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na, mam nadzieję, że już ostatnią część, w której właśnie zrobimy sobie tutaj tą stronę okładkową, troszkę ozdobimy w środku, uzupełnimy matami i zrobimy okładkę. Także zapraszam Was na kolejną część. Pa!